Cześć, cześć wszystkim. Przywitajcie się, powiedzcie, czy mnie słychać, czy mnie widać. No i tyle. Dzisiaj pogadamy sobie o narzędziu, a w zasadzie o kilku narzędziach i będziemy mieli gościa specjalnego, ale to jeszcze chwilę, zanim do nas dołączy. Najpierw, tak jak wam powiedziałem, rozpędzimy się troszeczkę i no i co? I powiedzcie mi, co tam u was ewentualnie słychać. Czy komuś się udało zrobić coś już online? Napiszcie komentarze. Pamiętajcie o udostępnianiu i o szerowaniu tego webinaru. Mam nadzieję, że wszystko działa, bo jeszcze żadnego komentarza nie mam, więc nie wiem, czy to jest OK. Czy jesteśmy online, ale zakładam, że chyba tak. O, jest, dobra, bo już wiecie, stresowałem się, bo to mam tutaj lekkie opóźnienie w stosunku do tego, co się dzieje na Facebooku, więc wybaczcie, ale widzę, że jesteście. Jest i Paweł, cześć Pawle, także zobaczcie, wszystko pasuje, jest i Agnieszka. Przypominam wam, że wczoraj było nas w pewnym momencie maksymalna liczba 1013. Zobaczymy, do ilu dzisiaj nam się uda dobić. Nie bijemy rekordów, ale jest takie ciekawe przeżycie, jeżeli te cyferki gdzieś tam skaczą, więc pamiętajcie, 1013 osób wczoraj, zobaczymy co dzisiaj, udostępniajcie. Dzisiaj będziemy mówili o cyfrowym zeszycie, czyli coś, co wydaje mi się będzie dla nas potrzebne, szczególnie jeżeli będziemy teraz pracowali z uczniami online, po prostu. No dobrze, słuchajcie, cześć, wszyscy się przywitują, matko boska, przywitowywują, bym chciał powiedzieć tutaj, nie? Ale dobra. Proszę, Aga pisze, że mają już 3 lekcje online. Widzicie, jak to się dzieje? Zaczęło się i już nie wróci do starego, że tak powiem. Tak jak było, tak było. Czy tak jak było, tak już nie będzie, powiedzmy. Miejmy nadzieję, że z korzyścią dla uczniów i dla nauczycieli, ale myślę, że jeszcze wiele nauki przed nami, żeby dopracować ten system na tyle, żeby to było w porządku. Pod patronatem Super Belfurów jest dzisiejszy webinar, bo oboje, ja razem z Maćkiem Danielukiem, należymy do grupy Super Belfurów. W związku z tym patronat objęli Super Belfrzy nad dzisiejszym webinarem, także pozdrawiamy pozostałych Super Belfrów. Widać, słychać bardzo dobrze, cześć Iwona. Mamy już 246 osób na żywo. Witam was bardzo serdecznie. Pamiętajcie, coś do picia. Dobrze, gdybyście mieli już przed sobą gdzieś tam komputer, bo będziemy pracowali, postaramy się pracować na konkretnych narzędziach. Możecie to przeklikowywać z nami, to będzie bardzo, bardzo dobrze. Lub w przyszłości wracać sobie do tego webinara. Jeszcze raz podkreślam, ja i w imieniu Macieja robimy te rzeczy, ale nie jesteśmy ekspertami w robieniu tych rzeczy, więc mamy prawo, dajemy sobie prawo do tego, żeby na przykład tutaj w jakiś sposób w pewnym momencie popełnić jakąś pomyłkę, którą za chwilę naprawimy, ale najlepiej będzie też dla was, kiedy zobaczycie, że to nie jest tak, że my się we wszystkim obcykujemy w małym palcu, bo czasami też musimy się ze sobą skomunikować, a tym bardziej trudne to będzie dlatego, że po raz pierwszy będziemy robili webinar w takiej formie, że razem będziemy pracowali, że jakby będziemy dyskutowali, włączacie się w tą dyskusję, ale z doświadczenia wiem, że ciężko będzie nadgonić za waszymi komentarzami. Ja potem postaram się wszystkie przeczytać, a wy sobie wzajemnie jeszcze podpowiadajcie i pomagajcie. Także jesteśmy jedną wielką grupą przyjaciół, którzy chcą dowiedzieć się czegoś nowego. Dobra. Okej, ja zadam pytanie tylko, bo Maciej czeka w poczekalni. Maciej, już jesteś gotowy? Aha, Maciej mi kiwnął, że już jest gotowy, także uwaga, najpierw wpuszczamy, słuchajcie, na ekran gościa, Maćka Danieluka, który już jest z nami. Cześć Maciej, jesteś lekko rozpikselowany. Mam nadzieję, że cześć. Zastanawiam się po tym twoim wstępie, co powiedzieć. Witaj mój młody padawanie, czy witaj mistrzu? Ani jedno, ani drugie, ani padawan, ani mistrz. Witaj kolego. Dzisiaj obydwoje jesteśmy padawanami. Zobaczymy, jak nam to wszystko pójdzie, zobaczymy, co nam się uda, a co nam się nie uda. Fakt faktem, że ja w webinarach biorę udział bardzo rzadko, szczerze i uczciwie. Dawid jest, że tak powiem, zaprawiony w bojach. Zobaczymy, jak nam to wszystko pójdzie i zobaczymy, że tak powiem, co nam się uda zrobić, czy nie. Słuchajcie, nie zdradzając wielce, wiem, że czekacie z Dawidem, żeśmy długo obgadywali, od czego zacząć. Dawid, ja się przywitałem. Jedziemy. Dobrze, czyli Maciej się teraz przywitał i Maciej teraz wam udostępni, rozumiem, hangouta, tak się umawialiśmy, tak? Tak się umawialiśmy. Umawialiśmy się w ten sposób, że wiem, że po komentarzach oglądałem wczoraj webinar prowadzony przez Jacka, wiem, co się dzieje w internecie, też patrzyłem dzisiaj dużo. Wszyscy szukają, że tak powiem, najprostszej drogi skomunikowania się z uczniami, to znaczy chodzi nie o to, żeby wysłać link przez dziennik, żeby udostępnić coś na dysku, na maile i tak dalej, ale chodzi tak naprawdę o to, żeby mieć gdzieś jakąś szansę i możliwość, żeby ci ludzie, po prostu ci młodzi ludzie mogli z nami porozmawiać i żeby faktycznie ta lekcja nie była nudna, online'owa, tak? Gdzieś zdążyłem przed całym wejściem przeczytać
tekst pod tytułem, że moje dziecko przez 2 tygodnie zrobi podstawę programową przez rok z matematyki, bo już ma zadane 45 zadań. To naprawdę chyba nie chodzi o to. Tak? To nie jest na zasadzie takiej, że udostępniamy 45 zadań i mówimy, że sprawdzimy to, jak wrócicie do szkoły, tylko żeby faktycznie wziąć po prostu i coś z tymi dzieciakami zrobić, coś innego, coś ciekawego. Oni znają technologię, my znamy technologię. Fakt jest taki, że Superbelfrzy od bardzo dawna promują technologię informacyjno-komunikacyjną. Narzędzi jest mnóstwo, wszyscy się przerzucają tymi narzędziami, więc myśmy z Dawidem stwierdzili, że najprostsze, co będzie można zrobić, to pokazać wam, że są narzędzia łatwe do ogarnięcia przez wszystkich. Większość z nas, przynajmniej ci wszyscy, którzy mają gdzieś telefon z Androidem, ma konto Google'owe. Google akurat zrobił w ten sposób, że pozwolił, udostępnił, że tak powiem, wersję premium Hangouta. Wersja premium Hangouta pozwala na to, żeby dołączyło do tego spotkania 25 osób. Dawid, już ci wrzucam link. Jakbyś, że tak powiem, halo? No jestem cały czas. Masz już linka? Dobra, a powiedz mi, gdzie go wrzuciłeś? Na mesie. Na mesie. Aha, dobra, no. Teraz wyświetlę. Nie puszczaj go jeszcze, przez chwilę do ludzi, tylko powiem wam w ten sposób. Zaproście sobie dzieciaki dokładnie tak, jak to ja zrobiłem. Dawid teraz ma możliwość udostępniania ekranu, więc poproszę go, żeby dołączył do mnie czekającego na mesie. Zaraz wrzuci wam link i zobaczycie, że pierwsze 25 osób, które kliknie, to będzie mogło dołączyć do rozmowy. Myśmy sobie ustalili, że po prostu w którymś momencie ja wyjdę, a kto będzie, że tak powiem, mógł się włączyć, to będzie widział innych. My będziemy rozmawiać tu, a tam po prostu możecie sami do siebie pokiwać, zobaczyć, jak to wygląda faktycznie, jeżeli zaprosicie swoich uczniów, podacie im ten link do tego, żeby mogli wejść na tego hangouta. I w tym momencie tak naprawdę nie dość, że możecie udostępnić swój ekran, to możecie sobie śmiało, że tak powiem, prowadzić tam lekcje, tak? Dobra, Maciek, czyli tak, ja teraz po prostu przełączam się, pokazuję wam, jak wchodzę na tego hangouta, mam nadzieję, że jeszcze w ogóle się wbije, bo to jest też problem, no. Czekaj, bo sam nie kliknąłem, żebyście wy mnie wpuścili tam. Łohoho. Czekajcie, dołącz do hangouta, mam, dobra. Maciej, wycisz głos, dźwięk. Poczekaj, już. A mam wyłączone wszystko. Już, przepraszam. Jesteś? Dobra. Okej, okay, czekajcie, to my wam pokażemy teraz w takim razie okno hangouta. Cześć. Dobra, słuchajcie, hangout, zobaczcie, teraz się zebraliśmy, 25 osób się zebrało. Jesteśmy, gadamy sobie na żywo, możemy się przełączać, możemy sobie ze sobą gadać i tak dalej, i tak dalej. To jest sposób komunikacji. Do 25 osób można za pomocą linku sobie zrobić swoją lekcję i jak widzieliście przed chwilą, jak to wygląda, można się przełączać. Dobra, ja wracam, słuchajcie, bo już się przełączyłem. Macieja nie widzę, także Maciej się dołączył. Słuchajcie, o co chodziło? Chcieliśmy wam pokazać jako hangouta, że jeżeli sobie wejdziecie w Google, bo teraz faktycznie, czekajcie, ja teraz Macieja dorzucę i pokażę go tutaj na ekranie. Hello. Jesteś, cześć. Słuchajcie, prosta sprawa. Wyłączyło wszystko. Dobra, czekajcie, słuchajcie, o co chodziło z tym hangoutem? Jeżeli wejdziecie sobie, zalogujecie się na swoim Gmailu, to jak macie te 9 krateczek z tymi aplikacjami, jak zeskrolujecie w dół, to macie hangouta. Jak klikniecie w niego w hangouta, to będziecie mogli sobie utworzyć taką rozmowę i do góry, tam gdzie są 3 kropeczki, będzie udostępnij tą rozmowę i to wygenerujecie sobie link. Kopiujecie ten link i wysyłacie go czy to na maile, czy na wiadomości gdzieś tam uczniom, żeby oni teraz wchodzili. Pamiętajcie, że to jest tu i teraz, w takiej wersji, że mogą się z wami po prostu spotkać. Zobaczcie, czyli nie wymaga to żadnego wielkiego logowania. Fakt, każdy z nich powinien mieć bezpłatne konto Gmail, żeby mogli do was wejść i z wami sobie porozmawiać, a wy macie tam możliwość, uwaga, udostępniania swojego ekranu. I to jest bardzo ważna opcja, bo teraz przejdziemy naturalnie do drugiej części dzisiejszego takiego dodatku, bo wiadomo, że przyszliście tutaj po cyfrowy zeszyt, ale chcieliśmy zacząć od tego, czego wszyscy szukacie, że jest proste narzędzie, hangout do 25 osób, bezpłatne do tego, żeby robić
tak zwane kole, czyli rozmawiać ze sobą. W tych kolach możecie wykorzystywać kamerkę, plus do tego możecie pokazywać też swój ekran, udostępniać ekran swojego komputera, na którym macie coś wyświetlone. To musicie sobie potem przeklikać. I teraz właśnie Maciej opowie wam, co pozwala Hangout w połączeniu z udostępnianiem swojego ekranu i z jeszcze jedną funkcją, która jest wbudowana, uwaga, w Windowsa 10. Czyli jeżeli macie Windowsa 10, to będziecie mogli z tego skorzystać po prostu, bo ta opcja jest w systemie. Maciej, opowiadaj. Dobra, tutaj tak szybko odpowiem. Klasa do 30 osób. Słuchajcie, nie liczcie na to, że będzie 100% osób, to jest jedna rzecz. Hangout jest do 25 osób, chyba że macie, że tak powiem, G Suite'a z Google'a, ale to jest już zupełnie inny webinar, zupełnie inna, że tak powiem, bajka i zupełnie inna rozmowa. Ale jesteście na Hangoucie, jesteście gospodarzem, udostępniliście link. Możecie też zaprosić poprzez maila, że tak powiem, uczniów, wysyłając im po prostu miejsce, bądź ewentualnie wpisać w kalendarz, swój kalendarz Google'owy, który macie. I w tym momencie o danej godzinie, że tak powiem, uczniowie dostaną powiadomienie, że akurat teraz odbędzie się jakaś lekcja, że teraz odbędzie się to spotkanie, mogą do tego spotkania dołączyć, tak? Ale udostępniając swój ekran, możecie udostępnić albo okno, albo całość komputera. Proponuję udostępniać okno, można na przykład, nie wiem, odpalić prezentację w PowerPoincie albo jakąkolwiek inną stronę internetową, zrobić cokolwiek, co potrzebujecie i tak jak Dawid chyba w tej chwili udostępnia tutaj o jakiegoś Worda, czy co, żeś udostępnił, Dawid? Host, Dawid. Dawid nam coś udostępnił w każdym razie i dokładnie tak samo, o, co to było, Dawid? To było okno z mojego komputera, okno Worda, spokojnie. Okno z komputera, okno z Worda, tak, w tej chwili widzicie mnie, widzicie Dawida i bardzo podobnie wygląda to wszystko w Hangoucie, tak, i w tej chwili możecie prowadzić normalnie lekcje i pokazywać uczniom to, co chcecie pokazać, tak, i zobaczcie, 2-3 minuty, że tak powiem, jesteście w stanie zorganizować sobie środowisko, bo tak naprawdę o to chodzi, środowisko, w którym tak, możecie prowadzić lekcje. Czekajcie. No. Ważna informacja jest taka, że my chcieliśmy teraz pokazać wam, że odpalacie Hangouta, na którym widać was jako kamerkę i uwaga, udostępniacie ekran. I następna rzecz, możecie nagrać to, co widać na ekranie. Mając Windowsa 10, chciałem wam pokazać, mając Windowsa 10, jeżeli wdusicie na klawiaturze kombinacji klawiszy, uwaga, znaczek Windows i literkę G, to pojawia wam się panel do nagrywania ekranu, który po prostu pozwala wam, w Windowsie 10 jest to standardowo, nagrać wszystko to, co dzieje się na ekranie. To znaczy, że nawet jeżeli Hangouta odpalicie bez nikogo, bo nikt do was nie przyjdzie, ale chcecie udostępnić uczniom na przykład potem w formie na przykład YouTube'a, wrzucacie to na YouTube'a jako zablokowany filmik, którego tylko linkiem rozsyłacie dalej, to za pomocą znaczka Windows plus G pojawia wam się taki specjalny panel nagrywania ekranu, czyli wszystkiego tego, wszystko to, co jest widoczne razem z dźwiękiem na ekranie, będzie nagrywało się w formie filmu. Klikacie guzik do góry nagrywania, tą kropeczkę białą po prostu, którą zobaczycie, bo teraz tego nie widać na ekranie jakby, bo musiałbym zobaczyć, czy jestem w stanie wam pokazać to teraz na ekranie, poczekajcie chwilkę. Musiałbyś udostępnić po prostu cały ekran, a nie tylko okno. Tak, ale to się, wiesz co, czekaj, bo to się nie pojawiło. Nie pojawiło się to jako dodatkowa aplikacja, wiesz, także to jest jako nakładka na ekranie, to tego nie widać, ale to nieważne. Chodzi o to, że dzięki temu, jak klikniecie Windows G i klikniecie tą białą kropeczkę, to zaczyna się nagrywać wszystko to, co dzieje się na waszym ekranie. I możecie z tego zrobić po prostu film. I tyle. I ten film, który zapisze się, uwaga, gdzie on się zapisuje, na waszym komputerze zapisuje się w wideo przechwycone. Taki folder będzie pojawiał się przechwycone, możecie sobie to potem sprawdzić. Na przykład teraz ten webinar cały możecie sobie zrobić. Windows G, nagrywaj i wszystko razem, cały nasz dźwięk będzie filmem po prostu. I ten film po prostu potem możecie wrzucić na YouTube'a, jako film udostępnić swoim uczniom. Nawet jeżeli on będzie zablokowany, będziecie mieli tylko link, to będziecie mogli to zrobić tak, żeby to nie było publiczne, bo to nie jest tak, że wszyscy muszą to oglądać. Dobra, to tylko tyle chciałem wam pokazać na słowem wstępu. Poczekaj, słuchajcie, Dawid mówi o YouTubie, dlatego że to jest jego naturalne środowisko, że tak powiem, pracy, ale jeżeli ktoś nie chce tego udostępnić na YouTubie, nie chce zakładać kanału czegokolwiek takiego, to niech po prostu wrzuci to na swój dysk Google'owy i udostępni to uczniom z dysku Google'a. Będzie działać dokładnie tak samo, a będziecie wiedzieć po prostu, kto ma do tego dostęp, tak? Że to nie pójdzie gdzieś tam w eter, że cokolwiek z tym się wydarzy, tylko jest to dla waszych uczniów, tak? Windows jest najprostsza rzecz, wymyślone po to, żeby można było streamować gry. Jak widzicie, takie narzędzie można też wykorzystać do tego, żeby skorzystać z niego po prostu jako nauczyciel, gdzieś tam ucząc przez internet, krótko mówiąc, nie? Hołk, jedź dalej. Za mocno po uszach z dwóch źródeł.
Aha, w sensie, że pewnie na hangoutach są cały czas. Z tego hangouta już możecie wychodzić, słuchajcie, żeby tą sesję sobie nie psuć. Jesteśmy tutaj, wracamy i tak, przeszliśmy przez hangouta, przeszliśmy przez nagrywanie ekranu najprostszą rzeczą zbudowaną w Windowsa 10, Windows G i teraz mówiliśmy, teraz będziemy zaczynali o OneNote, czyli o tym, po co tak naprawdę tutaj przyszliście, czyli po cyfrowy zeszyt. I moi drodzy, teraz tak, dlaczego cyfrowy zeszyt jest OK? Od tego sobie zaczniemy. OneNote to jest aplikacja, która się instaluje standardowo też w Windowsie 10, jest też bezpłatną aplikacją, którą możecie sobie zainstalować na telefonie na przykład i służy do tworzenia prywatnych notatek, ale dzięki tym prywatnym notatkom ułożonym według fajnych skoroszytów możecie sobie pięknie przygotować na przykład całą lekcję. I teraz ja wam udostępnię mój ekran, na którym mam OneNote odpalonego, teraz jak sobie zobaczycie, jak siedzicie przy komputerze, w którym macie Windowsa 10, to tam jak piszecie OneNote, to ta ikonka tam się pojawi. I zaczniemy sobie od tak zwanego modelu prywatnego, czyli tego, co można zrobić jako zwykła osoba bez chmury Microsoftu, a potem wam pokażemy coś, co można zrobić, jeżeli wasza szkoła zdecyduje się na to, żeby na przykład wejść w chmurę Microsoftu, bo to można zrobić, słuchajcie, też od poniedziałku, jako rekomendację dyrektorowi wysłać, jeżeli czegoś takiego na przykład nie macie, bo taka chmura Microsoftu jest bezpłatna i tam to narzędzie po prostu jest wsadzone. Kwestia tylko włożenia, jakby kliknięcia paru rzeczy. Ono ma jeszcze bardzo dużo możliwości, to które jest w chmurze, ale podstawowe konto Microsoftowe założycie po prostu, część z was na pewno też korzysta z OneDrive'a, podstawowe konto Microsoftowe jest kontem darmowym, tak? Dla mnie osobiście największym problemem w mojej pracy było to, że miałem mnóstwo różnego rodzaju prezentacji, dokumentów, które, że tak powiem, klasyfikowałem sobie w foldery, w folderki, w podfolderki i zawsze gdzieś to, że tak powiem, musiałem sobie przeglądać, szukać i udostępniać uczniom. Tak naprawdę powiem uczciwie, OneNote'a pokazał mi Dawid, zmusił mnie, że tak powiem, do tego przy pracy nad jednym projektem, pokazał mi, jak możemy pracować wspólnie, udostępnił mi notes do edycji, on pisał swoje, ja pisałem swoje, przegadywaliśmy, że tak powiem, na Skype'ie, czy przegadywaliśmy na Messengerze różne rzeczy, on, Dawid już widzę, wrzucił, ale swój chemiczny, tak? Swój chemiczny prywatny chciałem pokazać, jak to wygląda w aplikacji. Mnie to zakręciło, zainspirowało. Znałem OneNote'a może trochę wcześniej, ale nigdy, że tak powiem, nie zastanawiałem się nad nim jako nad narzędziem do edukacji, a w tej chwili po jakimś szkoleniu Microsoftowym właśnie po pracy z Dawidem stwierdziłem, że to jest kapitalna sprawa, żeby móc sobie przygotować, że tak powiem, wszystko, co potrzebuję na lekcję. Tak naprawdę w tym prywatnym OneNote'cie, który pokazuje wam Dawid, on ma to ładnie zrobione, można sobie zaplanować cały rok wszystkie lekcje. Dawid, w twoje dłonie, bo twój notes. Dobrze, okej, to ja w takim razie ciebie, Macieju, wyłączę, bo musimy teraz zarejestrować te rzeczy. Ciebie wyłączymy, jesteś poza, teraz siebie pokażę. Powinienem się pojawić, tak? I teraz wszystko tak, jak chciałem. Dobra. Słuchajcie, o co w tym wszystkim chodzi? Jestem teraz właśnie sobie w aplikacji OneNote na moim gdzieś tam prywatnym komputerze. I teraz zobaczcie, OneNote to nic innego jak taki cyfrowy segregator. O tym trzeba tak w ten sposób myśleć. Co my tutaj możemy zrobić? Zakładamy sobie notes po prostu. Jak sobie odpalicie aplikację, to ona tak wygląda mniej więcej, tak? Także mamy narzędzia główne. Zobaczcie, to jest taki uproszczony Word, ale my mówimy o założeniu notesu. Mamy po prostu dodaj notes, możemy sobie tutaj dodać. Oczywiście potrzebujemy konto na Microsoftie, to jest ważne. Konto jest bezpłatne, czyli zakładacie sobie na koncie Microsoft, znaczy nie potrzebujecie mieć płatnych Wordów i tak dalej, po to, żeby mieć OneNote'a, ale musicie mieć konto założone, no bo to jest usługa chmurowa. W związku z tym, jak już macie to konto, tak jak ja tutaj na przykład mam konto swoje, co widać tutaj, mam dwa konta. Jedno moje prywatne, zobaczcie, konto Microsoft, a drugie służbowe, czyli moje szkolne dla chmury. I teraz ja sobie zakładam taki notes i w tym notesie, zobaczcie, mam lekcję po lekcji. To jest dokładnie rozkład jazdy moich lekcji i teraz zobaczcie, co tutaj robimy. Założyłem sobie notes i do notesu dodaję sekcję. Dla mnie sekcja to temat lekcji, czyli ja sobie wpisuję, zobaczcie, bezpieczeństwo na lekcjach chemii, taki sobie zrobiłem temat lekcji. Potem sobie do tego tematu lekcji założyłem stronę, czyli pierwsza strona moja, no to no, tak zwane na co bezu, czyli to, o czym będziemy sobie teraz mówili na tej lekcji. Oczywiście możemy sobie wklejać, słuchajcie, źródła z zewnątrz, gify, filmiki, coś, co ja za co ja uwielbiam, bo zobaczcie, to nie jest taki typowy Word, to wszystko to są osobne okna, ja mogę sobie chwycić, przesunąć sobie to wszystko niezależnie, mogę sobie zaznaczyć i dopisać te różne rzeczy, mogę sobie, zobaczcie, tu mam pole wstaw, czyli mogę sobie wstawiać tabelę, plik, obraz, wideo online, mogę nagrać dźwięk,
mówiąc do tego OneNote'a i tutaj będzie to wszystko gdzieś tam będzie działało. I tutaj zobaczcie, mogę sobie zrobić następną, czyli ja to zrobiłem w ten sposób, że mamy ten nasz pierwszy punkt, czy chemia może być niebezpieczna i zobaczcie, to jest punkt pierwszy, który opracowujemy na lekcji na przykład. I mam zebrane materiały, jest link, jest zdjęcie, jest sobie jakiś GIF, który pokazuje tą reakcję, która tutaj się nie udała. Są takie rzeczy, możemy oczywiście tutaj sobie to wszystko dopisywać, tak? Także tak to wszystko wygląda. Możemy wszystko sobie elegancko osadzać. Wszystko jest niezależne i ruchome. Jakby, jak widzicie, tu nie ma żadnego problemu. Także wszystko mogę sobie zmniejszać, zmniejszać. Dobra. Maciej, słyszę siebie gdzieś tam podwójnie, więc musisz wyciszyć. Dobra, czyli to jest jakby dla mnie to jest struktura takiej notatki. Program jest bardzo prosty, jakby myślę, że to nie będziecie mieli żadnego problemu z tym, żeby go ogarnąć, tylko musicie zrozumieć jedną rzecz, że ja sobie zakładam taki notes w prywatnym OneNote'cie i ten prywatny OneNote zakładam sobie, podzielę sobie na tematy lekcji, tematy lekcji zadzielę na punkty, które mają opracować, a w to mogę wsadzać filmiki, różnego rodzaju źródła, mogę wam pokazać jedno z fajniejszych rzeczy, którą mam, jak mam na przykład temat, z czego są zbudowane atomy, to mam OneNote, jakby można w OneNote osadzać różne interaktywne rzeczy. Na przykład tu jest taka gra interaktywna, wyobraźcie sobie taka aplikacja. A widzicie, z tej strony PHET, bo OneNote z tym współpracuje, tam są różnego rodzaju symulacje dla fizyków, dla chemików. Ja sobie po prostu, zobaczcie, wewnątrz OneNote'a robię coś, co normalnie musiałbym robić na stronie internetowej, jako applet, a tutaj jest to wrzucone do środka w moją notatkę. Teraz widzicie, ja sobie przewijam tutaj, były zdjęcia przesunięte, jestem w środku i mam coś interaktywnego, co mogę zrobić. I teraz o czym chcę wam powiedzieć. Wyobraźcie sobie, że przygotujecie sobie taki temat lekcji. Tu z boku widać was na hangoucie, czyli jesteście, nagrywacie sobie ekran i macie taki temat, który omawiacie. Słuchajcie, to są izotopy, to są atomy, tam nie wiem, elektrony, protony i tak dalej. I macie wygenerowany dzięki temu skrótowi Windows G czy jakiemukolwiek innemu programowi do zrzutów ekranu, macie wygenerowany już film. Jeżeli ucznia nie było na lekcji, to po prostu może on to sobie zobaczyć w przyszłości, a ten notes, który tutaj macie, możecie mu udostępnić. Jeżeli macie wersję podstawową, czyli waszą prywatną, to po prostu robi się to w ten sposób, że robicie udostępni i tu wpisujecie adresy e-mail z tych swoich uczniów, na przykład, którym chcecie udostępnić, bo możecie to zrobić na przykład chemia, klasa, nie wiem, pierwsza A, druga A i tak dalej, i tak dalej. I dla wszystkich możecie kopiować taki notes, bo to nie jest tak, że musicie go robić od zera. Zobaczcie, możecie sobie to skopiować. No, o. No. Dobra, za chwilę, tylko ja też mam z punktu widzenia tej mojej aplikacji, zobaczcie, mam funkcję udostępnij. I tutaj w udostępnij mogę sobie też to zrobić, czyli mam listę maili do moich uczniów i mogę im to udostępnić, teraz zaznaczam, czy on ma to edytować, lepiej nie, bo wam skasuje wszystko, więc on może tylko to wyświetlać. Więc jeżeli on tutaj będzie dodany, tak jak tutaj macie kolejne osoby, to będzie mógł sobie to spokojnie na telefonie na przykład gdzieś wyświetlić, bo dostanie link od was po prostu na swojego maila, z którego będzie mógł sobie to wejść, bo mu to udostępniliście. Dobra, chciałem, i tak, taka jest struktura jakby tego OneNote'a i dlatego go lubię. I tyle chciałem wam powiedzieć teraz na wstępie. I teraz wracamy do tego, o czym Maciej mówił. Dobra, wchodzi sobie Maciej, to wyrzucamy. Słuchajcie, w międzyczasie podczytywałem, że tak powiem, jeszcze podczytywałem jeszcze pytania, które zadajecie, tak? Dawid ładnie wam pokazał, jak można zorganizować sobie lekcje, jak przygotować materiały. Jest jedna rzecz, w OneNote przede wszystkim, to co już zaczął udostępniać linki, powinniście się zalogować właśnie na to swoje darmowe konto Microsoftowe i w tym momencie dopiero, że tak powiem, ten wasz notes, który przygotowaliście sobie na komputerze, synchronizuje się z chmurą i te linki zaczną działać, tak? Bo jeżeli ja sobie przygotuję na przykład to wszystko, a nigdy nie zaloguję się na konto Microsoftowe, no to nie ma siły, żeby uczeń z mojego komputera to odczytał, tak? Bierzcie pod uwagę, że to jest połączenie tak naprawdę technologii, która jest na waszym komputerze z chmurą. W momencie zalogowania się w tym OneNote do chmury udostępniacie, że tak powiem, dopiero uczniom to, co chcecie, tak? Ktoś tam jeszcze pytał się, czy można udostępnić linkiem. Tak, można udostępnić linkiem. Ten link możecie udostępnić na przykład, nie wiem, przez dziennik elektroniczny, wrzucając po prostu i podając go uczniom. Można go na hangoucie, że tak powiem, wrzucić. I też jeszcze tutaj gdzieś nie było to powiedziane, ale już wyprzedzając może to pytanie, będzie go lepiej widać, tak? Bierzcie pod uwagę, że hangout jest troszeczkę inaczej zbudowany niż teraz to, co widzicie i tutaj ten obraz jest troszeczkę niewyraźny, tak? Ale na hangoucie to tak naprawdę całe okno przeglądarki może być zajęte przez ten notes, a wy jesteście gdzieś tam sobie z boczku, że tak powiem, i w tym momencie wasi uczniowie na pewno będą lepiej widzieć niż w tej chwili na tym webinarze. David, dobra.
Słuchajcie, ja tylko też na bieżąco odpowiem na wasze pytanie, bo pada pytanie, czy tylko ja muszę mieć Windowsa 10, czy uczniowie też muszą mieć 10? Według mojej wiedzy, znowu, według mojej wiedzy, twórca, autor notesu musi mieć Windowsa 10, bo pozostała, jeżeli ktoś dostanie linka, bo jak to będzie wyglądało, jeżeli wy kogoś zaprosicie na tego maila, to tak naprawdę on dostanie link, w który musi kliknąć. I jeżeli ktoś się pyta, czy można to udostępniać linkiem, to tak, jeżeli wpiszecie siebie gdzieś tam na przykład i dostaniecie ten link, to to jest właśnie link wygenerowany do tej chmury, w której wisi ten notes, czyli jakby to wam tłumaczyć. Jeżeli jednym z uczniów będziecie wy, na przykład drugi wasz mail załóżmy, to tam dostaniecie maila od siebie i ten mail będzie miał w sobie link zakodowany. I teraz ten link można wysłać na przykład, bo ktoś pytał, czy muszę mieć, a co jeżeli nie mam maili do moich uczniów? No to wtedy ten link jakby udostępniacie przez dziennik elektroniczny, w wiadomościach na przykład, tak, uczniom, żeby oni kliknęli sobie w ten notes, bo im przygotowaliście. A co do Windowsa 10, uczeń nie musi mieć Windowsa 10, bo jak on kliknie w link, to otwiera mu się OneNote w wersji przeglądarki, czyli po prostu w stronie internetowej, bo to jest też bardzo fajne, że on jakby ma, ja mam zainstalowaną wersję, ale zaraz będziemy pracowali na wersji zupełnie niezainstalowanej, czyli zupełnie wersji, która działa w przeglądarce, Chromie, czy Explorerze, czy teraz Edge'a, jak się nazywa, w czymkolwiek po prostu. Więc to jest bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o to. Wygodnie, mi się osobiście wygodnie pracuje z poziomu aplikacji, czyli ja sobie na komputerze że przygotowuje to wszystko, ale uczeń nie musi mieć nawet tej aplikacji, bo link odniesie go do strony internetowej, która jest cyfrową wersją notesu, po prostu. Dobrze mówię, Maciej? Tak, myśmy z Dawidem pracowali w ten sposób. Dawid podesłał mi link po prostu do OneNote'a, którego mi udostępnił i ja przez długi okres czasu w ogóle nie instalowałem go sobie, bo w swoim OneNote'cie, że tak powiem. Także tamten przerwało, nie pytajcie dlaczego. Tak, to jest online, być może było was bardzo dużo i bardzo fajnie w takim razie. Znowu udostępniajcie, znowu wpadajcie, komentujcie, na jakim etapie stanęliśmy. Stanęliśmy na takim etapie, że rozmawialiśmy o OneNote'cie, pokazałem wam, jak on funkcjonuje, mówiliśmy o tym, że wystarczy link i przeglądarka, że nie musi być oprogramowanie i Maciej opowiadał o tym, że pracowaliśmy nad pewnym projektem i ja pracowałem z poziomu aplikacji, a Maciej pracował z poziomu przeglądarki i tak naprawdę każdy z nas nie wiedział o tym, jak pracujemy i teraz się zdziwiliśmy dzisiaj przygotowując się do tego webinaru, że każdy z nas pracował troszkę inaczej. Dobra, widzę, że chyba już jesteśmy, bo jakieś emotki lecą, więc ewentualnie napiszcie, że jesteśmy, wróciliśmy. Ja komentarzy nie widzę. Przerywa Dawid mówi tutaj, no ale to już tam może wiesz, być łącze albo coś. Nie wiem, czy jest ktoś, czy jesteśmy sami? Wiesz co, no jakieś dwie osoby są, nie wiem, czy to jest... Rozrywało mi połączenie. Nie wiemy, czy jesteście. Dajcie nam jakieś znać. Okej, dobra, jesteśmy, dobra, są. Mamy lekkie. Dobra. Słuchajcie, mamy opóźnienie duże, mamy przez to inaczej, żeby nie było niejasności. My pracujemy na takim systemie, nazywa się BeLive i on powoduje, że my się tu spotykamy, a to wszystko jest potem transmitowane na zewnątrz do Facebooka, co powoduje, że mamy, no nie wiem, nawet minutowe, a może czasem dłuższe opóźnienie w stosunku do tego, co wy piszecie. Więc to jest też bardzo ważna informacja dla was, że nie wszystko, co my tam się tu wyświetla w okienkach, jest na bieżąco z tym, co dzieje się tam na Facebooku. Dobra, to tylko tyle chciałem wam powiedzieć. No, jedziemy dalej z tematem. Dobra, Macieju? Okej, czyli wracając, bo nie wiem, kto co słyszał. Ja pracowałem w przeglądarce na OneNote, Dawid pracował na wersji desktopowej, tak? Tutaj żeśmy stanęli, także wystarczy to, że jest darka, wystarczy to, że jest net, nie muszą mieć uczniowie nawet zainstalowanego tego OneNote'a, tak? U siebie na komputerach. No dobra. I co dalej? Dawid, włączaj go z powrotem i pokazuj, jak to tam stworzyć notesik i jak tam jeszcze wrzucić, może coś na stronę pokaż. Przechodzimy teraz na... Nie, to już pokazywałem, jak tam wrzucić wszystko. Tak, jedziemy teraz na tą wersję klasową, czyli słuchajcie, teraz sprawa jest taka, to nie jest naprawdę trudne, ogarniecie, to jest prostsze niż Word, spokojnie, gwarantuję wam, jest po polsku aplikacja, więc spokojnie możecie sobie ją ogarnąć, tego OneNote'a ze spokojem. My wam pokazałem strukturę, segregatorki, to jest wszystko i to działa wszędzie tak samo. I teraz słuchajcie, teraz pokażemy wam funkcje, które ma OneNote dla klasy, czyli Classroom. Dobrze mówię, tak, Classroom OneNote. I tą aplikację dostajecie w gratisie, kiedy wasza szkoła dołączy do chmury Microsoftu, co jest bezpłatne i tak dalej, i tak dalej. Warto to zrobić, tym bardziej, że teraz Microsoft jeszcze udostępnia na pół roku bodajże taki pakiet dużo wyższy, ale my mówimy o pakiecie podstawowym. I pewnie gdzieś podlinkujemy w jakimś osobnym poście instrukcję. Zresztą w tym poście jest opis, w tym też, jest link do tego, jak założyć sobie takie konto Microsoftu. I oni to bardzo szybko teraz weryfikują i jeżeli na przykład, nie wiem, wrócicie w poniedziałek, bo będziecie coś mogli zarekomendować dyrekcji, to zastanówcie się, czy na przykład taka chmura Microsoftu jest wam w stanie się przydać, bo tam OneNote w takiej wersji, którą wam teraz
pokażemy, jest dostępny. Trochę roboty przed nami, przed wami, bo wtedy trzeba faktycznie gdzieś tam uczniów wpisać, ale nie jest to super konieczne, może też to trochę zrobić inaczej. Z tego co wiem, dzienniki elektroniczne pracują, to znaczy firmy, które sprzedają dzienniki elektroniczne, pracują nad tym, że będzie można zassać po prostu z dziennika elektronicznego. Mm-hmm. To działa, znaczy u mnie to działało w szkole, więc spokojnie to jest możliwe. Także ja akurat korzystam z tego. Ty masz inny niż ja, a nie będziemy reklamować. Dobra. Słuchajcie, w każdym razie, Dawid, włączaj tego klasowego OneNote'a. Dobrze, to ja przechodzę sobie. Ja się zalogowałem, słuchajcie, ja się zalogowałem na naszym specjalnym koncie. No, ustaliliśmy, słuchajcie, że Dawid będzie uczniem. Wersja Microsoftowej chmury, o której mówił Dawid, ta, która jest darmowa, polega po prostu na tym, że wszystkie usługi, które macie, macie online'owo, w przeglądarce, tak? I rzecz wygląda, pięknie to wyglądało, i rzecz wygląda w ten sposób, że nie można tego zainstalować, że tak powiem, na swoim komputerze, tak? W wersjach płatnych, ale to już kontaktujcie się z Microsoftem, jest opcja, że można pobrać to sobie, zainstalować, że tak powiem, na komputerze wszystkie programy typu właśnie Word, One, Excel, PowerPoint, cuda nie widzę, że tak powiem, można wszystkie zainstalować, tak? No i słuchajcie, przechodząc z tej wersji, że tak powiem, OneNote'a, którego mieliście prywatnie, gdzie macie ustawione sobie wszystkie lekcje, możecie założyć po prostu zeszyt klasowy, tak? Ja już Dawidowi udostępniłem taki zeszyt, który zrobiłem, cyfrowy, to jest tutaj właśnie wam pokazuję. Ja też gdzieś tam uczę po prostu EDB i dzięki temu, że uczę tego EDB i dzięki Dawidowi tak naprawdę, właśnie, że tak powiem, będziemy sobie działać i funkcjonować, tak? Słuchajcie, Dawid, przepraszam cię, bo przełączyłem się teraz. Jesteś już widoczny. Wejdź proszę do notesu. Przygotowaliście sobie lekcje, przygotowaliście sobie materiały, macie to wszystko, że tak powiem, wypieszczone, wiecie, co chcecie zrobić. Co teraz, co dalej? To jest takie rozszerzenie tak naprawdę tego OneNote'a, o którym mówił Dawid. O, już on się pięknie wyświetla. Ja tutaj odgrywam rolę, pamiętajcie, że ja teraz tutaj odgrywam rolę ucznia, czyli jestem, zalogowałem się, Maciej udostępnił mi jako uczniowi segregator cyfrowy. Dokładnie. Ja mam w swoim segregatorze to wszystko, co Dawid, znaczy inaczej, ja mam EDB, tak? Dawid wam pokazywał chemię, a w tej chwili po prostu przechodzimy do lekcji z EDB, z Edukacji dla Bezpieczeństwa. Dawid, jakbyś pokazał, to jest biblioteka zawartości. Biblioteka zawartości, ona się wczytuje. Biblioteka zawartości, od tego zacznijmy, pokaż, co tam masz. No czekaj, ona się wczytuje dopiero, wiesz? No. Obciążamy łącza, że tak powiem, tą transmisją. Tak, musi się słuchać. Generalnie ta zakładka biblioteka zawartości to jest coś, do czego macie dostęp wy i możecie to edytować, a wasi uczniowie mogą to tylko przeglądać. No, masz czy nie? Czekaj, nie, jeszcze się nie chce mi się wgrać tutaj te zakładki przez to, że wyrzucamy wideo do sieci i nie chce mi się synchronizować, wiesz? No, dobra. To za chwilkę się powinno zacząć synchronizować. W każdym razie tam w tej bibliotece zawartości ja już udostępniłem Dawidowi podstawę programową z EDB, udostępniłem mu cały system oceniania, żeby chłopak wiedział po prostu, jak to wszystko, że tak powiem, będzie oceniane. I to jest rzecz, którą, że tak powiem, możemy widzieć my. Druga sprawa i druga rzecz, która, że tak powiem, jest bardzo ważna, to jest to, co widzi Dawid. Ja w swoim tym OneNote'cie klasowym, wpisując po prostu swoich uczniów, mam ich w swojej domenie, tak, ponieważ to jest praca chmurowa, mogę ich podłączyć do swojego tego notesu klasowego, tak. Podłączyłem Dawida, jak widzicie, on tam też ma parę, że tak powiem, zakładek. Są to zakładki pod tytułem właśnie materiały informacyjne, tak je nazwałem, notatki z zajęć, testy, zadania domowe i moje. I teraz rzecz, która jest najfajniejsza i elegancko, że tak powiem, można to zrobić. To jest kwestia tego typu, że w tej chwili, chcąc udostępnić lekcję, ja wchodzę do tak zwanego obszaru, który widzi tylko i wyłącznie nauczyciel. I w tej chwili, ja u siebie nie będziecie niestety tego widzieć, robię po prostu udostępnij materiały, udostępniam to, co widzieliście u Dawida w notesie, udostępniam uczniom. Dawid, nie wiem, jak ci się to odświeży, ale powinieneś... Nie wczytuje mi się. Proszę? No nie wczytuje mi się, ci powiem. No czekam i nie chce mi się wczytać. Masz udostępniony już w tym swoim obszarze, Dawid Łasiński, powinieneś widzieć lekcję. Ja ci to udostępniłem do materiałów informacyjnych. Masz czy nie masz? Dobra, mam. No kliknij na to. I słuchajcie,
Bezpieczeństwo imprez masowych. Zobaczcie, ja przygotowując to przed webinarem, pozwoliłem sobie zajrzeć na e-podręczniki i po prostu wrzucić to, że tak powiem, z biegu, tak? Przeleć to może całe. Macie, co to jest impreza masowa, wszystkie takie informacje. Jeżeli, że tak powiem, nie wiem, rozmawiam teraz z uczniami, tak jak z wami, mogę im to pokazywać, mogę im dać czas na przeczytanie tego, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Super. Mam materiał, że tak powiem, to w tej chwili znowu ja się przełączam do obszaru nauczyciela, wchodzę sobie do tego, co jest dla mnie bardzo też istotne. Na przykład uczniowie muszą coś zapamiętać, tak? W związku z powyższym znowu klikam sobie na ucznia Dawida Łasińskiego, klikam sobie na notatki z zajęć, kopiuj i za chwilkę Dawid będzie miał udostępniony cały słowniczek, tak? Cały słowniczek, który jest powiązany po prostu z tym notesem, z tą lekcją, będzie miał widoczny. Jeżeli chcielibyśmy dalej pracować, ja już to może, żeby za jednym zamachem się udostępniło, tak? To wezmę od razu, udostępnię Dawidowi imprezki też w obszarze, że tak powiem, Dawid, notatki z zajęć, udostępniam ci właśnie filmy dotyczące imprez masowych i także, co jest bardzo fajne i bardzo mi się podoba. No mam, zobaczcie. Masz już? Dobra. To też w tych notatkach z zajęć udostępnię ci kapitalną sprawę, moim zdaniem, notatki z zajęć. Powinno być PDF, tak. Powinien ci się udostępnić teraz PDF, tak? Ten PDF. Mam zawartość niedostępną. Proszę? Zawartość niedostępną, może dopiero się wrzuca gdzieś tam. Nie zostałaś zsynchronizowana. On jest dość duży, zaraz się zsynchronizuje. I zobaczcie, w tej chwili prowadząc sobie rozmowę z uczniami, mam całą lekcję wrzuconą, mam słowniczek zajęć. Za chwilkę, nie wiem, wczytały się już te filmy, zobacz, jeszcze się nie zsynchronizowały. PDF się jeszcze nie synchronizował, filmy się wczytały. Filmy się już synchronizowały, tak. Odtwórz, Dawid, może ten film, popracuj na nim sobie chwilkę. W okresie letnim organizowanych jest wiele imprez masowych. Odbywają. No dobra, odpaliłem. No i co tam na tych imprezach masowych się dzieje, tam dalej? W okresie letnim organizowanych jest wiele. Tak, także tu wewnątrz normalnie możemy też odpalać. Wewnątrz też to wszystko działa, tak? No i teraz uczniowie mogą się zapoznać z tym filmem, zobaczyć co, jak i tak dalej. Nie wiem, czy ten PDF się już wczytał? Poproszę mojego ucznia. Już sprawdzam, nauczycielu. PDF-ik. Tak. O, i zobaczcie, Zakład Służby Prewencyjnej Policji, przewiń sobie tam do strony, że tak powiem, pierwszej. Co jest fajne w OneNote? Jeszcze poproszę kolegę. O, zatrzymaj się na tym wstępie. O, widzicie? Na żółto jest taki pięknie, ładnie zakreślony. W OneNote, w zakładce rysowanie, jest opcja po prostu pisaczka, można sobie go wziąć, tak? Zaznaczyć po prostu jakiś tam fragment. Ja akurat zaznaczyłem ten żółty wstęp. W tej chwili nie wiem znowu, jak nam to wyjdzie, ale postaram sobie ten początek chwycić taką piękną niebieską pętelką i o, Dawid już widzi, że już jest. Tak, ja już rysuję, to już nawet ja narysowałem na czerwono. Tak? Dobra. No w każdym razie, jak widzicie, jeden i drugi z nas może rysować, tak? No i słuchajcie, w ten sposób możemy pracować z tymi uczniami. Ja, że tak powiem, stwierdziłem, że Dawid jest bardzo, bardzo wybitny. Niech mi się to wczyta. A, poczekajcie, bo teraz u mnie się zawiesiło. Sekund 7. Już się odświeżam. A, Dawid, przepraszam cię, bo mnie wyrzuciło. Nie, ale nie widzę synchronizacji. Dobra. A, dobrze, przepraszam, już, że tak powiem, źle spojrzałem, bo spojrzałem tam, gdzie jest Dawid. Już ci robię kopiuj, Dawid Łasiński, testy, dobra. Możesz wejść do testów, powinno ci się już synchronizować. Dobra, weź zweryfikuj, czy my jesteśmy cały czas na online. Dobra, przerzucam się, sekund 7. Halo, dajcie znać może w postach. No coś jest pod górkę dzisiaj, słuchajcie, chyba wszyscy streamują w piątek wieczorem. No, 40 osób mam, ale nie widzę, czy to się dzieje, czy nie. Już patrzę. Już robię kopiuj, Dawid Łasiński, test. Jest, jesteśmy. Dobra, sprawdzamy, bo teraz ja nie widzę teraz, bo ja jestem teraz w pomocy, więc nie widzę was. I zobaczcie, najważniejsza rzecz. Na szybciutko, Dawidku, możesz odpowiedzieć na pytanie? Miły Dawidku. Nie mówię po imieniu. Witaj, Dawid. Gdy przecież jestem formułowany, będzie mógł. No dobra, mamy.
Co powinien zapewnić organizator dla zagwarantowania bezpiecznej imprezy masowej? 4 punkty. O, czekaj. Muszę zaznaczyć to. Ta strona przekracza wymiary rysunku. Nie chcę rysować. Wiesz co, coś tam, jak ja się przełączyłem na tego PDF-a i zacząłem rysować, to po prostu coś takiego mi wskoczyło. No właśnie. Dobra, ale słuchajcie, najważniejsze co jest, widzicie po prostu, że tak naprawdę jest komunikacja między nami, tak? Prawda wygląda w ten sposób, że ja mam do Dawida jakieś 80 kilometrów, także jakbyśmy w tej chwili, że tak powiem, zaczęli ze sobą, chcielibyśmy się spotkać, no to mamy godzinę. O, już Dawid zrobił, że ten test tak, ogarnąłem, no. Już zaznacza. No, zrób prześlij i zaraz zobaczymy, co się wydarzy. Tadadam. Dziękujemy. Pokaż wyniki. I zobaczcie, od razu jest to sprawdzone. Przy wszystkich pytaniach, które są pytaniami zamkniętymi, tak? Czyli wszędzie tam, gdzie uczeń musi coś zaznaczyć, od razu jest odpowiedź. To jest przygotowane też w formsach po prostu Microsoftowych, czyli w narzędziu, które pozwala po prostu na udostępnianie formularzy i tego typu testy też możecie zapisać, tak? Także jak widzicie, możliwości tego narzędzia są po prostu niesamowite, a tak naprawdę ja za to w tej chwili nie płacę, bo jest to wersja online'owa, wersja, która jest dla szkoły bezpłatna. Czekajcie, jedną rzecz znowu się wtrącę. Pamiętajcie, że my pracujemy teraz na wersji tej chmurowej dla nauczyciela, dla edukacji. Dlatego się pojawiły te dodatkowe funkcje, właśnie biblioteka zawartości. I tutaj będą wszyscy właśnie uczniowie dodawani, bo ja teraz Maciej dodał mnie jako ucznia do tego notesu. I zobaczcie, że Maciej teraz jakby pracował trochę indywidualnie ze mną, ale nam się nie chce wczytać, bo jest trochę duża, ale tak naprawdę każdy uczeń będzie miał dostęp do tej biblioteki zawartości. Biblioteka zawartości jest czymś, czego mogą czerpać wszyscy. Potem jest obszar współpracy, gdzie wszyscy mogą współpracować ze sobą, czyli pisać odpowiedzi, eseje, czy pracę w projekcie i tak dalej, wrzucać jakieś materiały dodatkowe. Uczniowie mogą tam współpracować, czyli nauczyciele i uczniowie pracują razem, plus indywidualny obszar współpracy z uczniem, czyli możecie mu podsyłać dodatkowe rzeczy, dyskutować z nim i tak dalej. Ten uczeń może sobie tworzyć te swoje dodatkowe zakładki. On nie może niczego robić w bibliotece zawartości. To jest jakby rzecz zablokowana dla nauczyciela, ale za to u siebie może sobie na przykład zrobić coś takiego, że on stwierdzi, że on teraz chce sobie dodać tutaj do tego, gdzie jesteśmy tutaj przy filmach dotyczących imprez. On chce sobie dać nową stronę. Nie, jak zadziała. Strasznie się tnie przy tej transmisji wideo, nie? Kurde, no właśnie. Dobrze, ale inaczej. Uczeń może edytować. Cały swój zeszyt uczeń może edytować i może edytować wszystko, co jest po prostu, wszystko, co jest w tej sekcji współpracy, tak? I to jest, że tak powiem, bardzo istotne i ważne, bo jak widzicie, jest interakcja, tak? Czyli tak naprawdę, szczerze i uczciwie, nie ma to znaczenia, czy ja jestem w klasie z uczniami, tak? Czy ja jestem, że tak powiem, 80 kilometrów od nich, tak? Czyli no, niestety, życie nas zmusiło do tego, żeby prowadzić jakieś lekcje zdalne, można to zrobić, jak widzicie, bardzo, bardzo fajnie, bardzo prosto, tak? Słuchajcie, tak naprawdę wydaje mi się, Dawid, że chyba przy tym OneNote na razie tak pozostaniemy, tak? Bo tutaj Microsoft ma bardzo dużo możliwości. Przygotował Dawid parę linków. Może byś je podrzucił. One są w opisie postu. Jak zobaczycie sobie opis postu, to zobaczycie, że tam są linki właśnie od Microsoftu. No, już mówię. W tej chwili ta wersja, dziękuję panie Macieju, nie ma sprawy panie Dawidzie, Artur Hejna, to podchodzimy pod OneNote, Kasia, czy uczeń musi mieć konto Microsoftu? Tak, słuchajcie, ta wersja, na której pracujemy, jest wersją chmurową na szkołę. Nie Macieju, nie, możesz udostępnić, przecież pamiętaj o tym, że możesz Nie, w tej chwili ten notes, bo jest pytanie, czy tam dodajemy uczniów i tak dalej. W tej chwili ta praca, którą my wykonujemy tutaj na tym notesie klasowym, jest to wersja chmurowa. Pokazywał Dawid poprzednio, to tam będzie wcześniej w webinarze, to on udostępniał swój prywatny notes na swoim prywatnym koncie i uczeń wtedy nie musiał mieć konta Microsoftowego. Można tak ustawić udostępnianie, że uczeń może patrzeć po prostu na materiały. O, Dawid właśnie pokazuje, gdzieś tutaj powinno być, że wszystkie osoby mające link, tak? Nie, bo jako uczeń nie mogę tego zrobić, nie? Bo pamiętaj, że jestem uczniem, a nie twórcą notesu. No, bo jesteś tutaj uczniem, zgadza się, nie? Ale mówię, w wersji prywatnej udostępniamy uczniowi link i on tylko patrzy, a tą wersję żeśmy przygotowali po prostu po to, żeby zobaczyć, jak w tej wersji chmurowej można wziąć i, że tak powiem, pracować z uczniem, tak? Jak się dodaje uczniów? Po prostu wpisujecie imię, nazwisko ucznia. Maciej, to może przeklikajmy teraz tak, chciałbym pokazać, jak tworzy się. Teraz byłem uczniem, a teraz pokażemy ostatnią rzecz, czyli jak stworzyć taki cyfrowy notes z poziomu nauczyciela, dobra? Oddaję ci głos.
Dobra, okej, okay, słuchajcie, teraz Macieja w takim razie, ja postaram się przełączyć go, na razie wyłączymy, będzie moją, no właśnie, czym będzie moją? W tle będzie dokładnie gdzieś tam, ale jak ja cię mogę tutaj zhajdować? Dobra, jesteś w tle, będziesz mi podpowiadał najwyżej. Dobra, a ja, nie, odwrotnie miałem zrobić. Tak miałem zrobić, dobra. I teraz zobaczcie, jesteście na moją, jesteście na moim na już koncie Microsoft dla edukacji. Zalogowałem się jako nauczyciel, ok, jestem nauczycielem i wchodzę sobie tutaj, zobaczcie, wybór aplikacji, mamy różne PowerPointy i tak dalej, i jest aplikacja po prostu OneNote, to się nazywa to Class Notebook, tak to się nazywa dokładnie. I teraz w ten Class Notebook klikam sobie po prostu nowy. Zobaczcie, jaki jest proces utworzenia takiego notesu z punktu widzenia nauczyciela od początku. Klikam nowy, klikam pusty notes zajęć, bo mamy notes zajęć i klikam sobie notes zajęć. I teraz zobaczcie, co po kolei. Wpisujemy sobie na przykład chemia, klasa, nie wiem, trzecia A, strzelam na przykład, nie? I teraz mamy tak, dalej. Zobaczcie, co tu jest zapisane, że doskonale utworzymy teraz notes chemia klasa trzecia A, oto jego zawartość, obszar współpracy. Uczniowie i nauczyciele mogą współpracować, nauczyciel może edytować zawartość i uczniowie mogą edytować zawartość, o tym mówiliśmy. Powstanie biblioteka zawartości, opublikuj materiał zajęć dla studentów, nauczyciel może edytować zawartość, uczeń może tylko wyświetlać zawartość i notesy uczniów, czyli te poszczególne, prywatny obszar dla każdego ucznia. Nauczyciel może go edytować, uczeń może go edytować i nie może wyświetlać notesów innych osób. To też jest bardzo fajne, widzi swoją klasę, ale nie do końca ma dostęp do ich cyfrowych zeszytów. Jedziemy dalej. Wpisz lub wklej nazwy nauczycieli. Słuchajcie, wiecie, że taki notes możecie robić nie sami, tylko na przykład, a wszyscy angliści mogą stwierdzić, że stworzą teraz wspólny taką bazę dla klasy trzeciej A, na przykład, jeżeli pracujecie z grupą 1 i grupą 2, możecie innych nauczycieli jako twórców tego notesu dodać, ale my nie dodajemy. Teraz wprowadź imiona, nazwiska, czyli zobaczcie, jakie są nazwiska uczniów. I teraz jak ja tu zacznę wpisywać, czyli załóżmy, wrzucone są w tą waszą bazę uczniowie, którzy będą teraz korzystali z tej chmury. I teraz zaczynacie wpisywać, wiecie, macie listę na przykład klasy trzeciej A i wiecie, że na przykład uczniem jest Maciej, widzicie? Maciej Danieluk. I teraz wybieracie sobie po kolei tych swoich uczniów, jest Maciej Danieluk, klikacie dalej, czyli tworzycie tą klasę, którą przyczepiacie do tego. Zobaczcie, co to jest. To są standardowe rzeczy, pojawi się materiał informacyjny, to są rzeczy, które będą pojawiały się przy każdym uczniu, tak? Ale ja mogę stwierdzić, że na przykład będzie mi brakowało zakładki, która będzie się nazywało nasze notatki. Nie wiem, jakoś tak sobie nazwiemy na przykład, nie? Tak, to jest to, co uczeń będzie miał w zeszycie w swoich zakładkach. Czyli to standardowo, możemy to skasować, możemy dodać swoje sekcje, które się pojawią standardowo na samym początku, ok? Klikamy dalej. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. To jest nawet podświetlone, jak to będzie wyglądało dla mnie, jako dla nauczyciela. A tutaj mamy notes dla ucznia. Widzicie, że pojawia się nasze notatki, które przed chwilą dodaliśmy i tak będzie widział to uczeń, a tak będzie widział to nauczyciel. Będzie miał tutaj całą listę lekcji, znaczy całą listę klasy. Klikam sobie utwórz. Dzieje się, pamiętajcie, żadnej aplikacji nie mam, wszystko dzieje się w chmurze, czyli przez przeglądarkę internetową po zalogowaniu i teraz uwaga, do góry mogę sobie otworzyć to w programie, czyli zainstalować sobie program na komputerze lub uwaga, w aplikacji online, no to otwieramy sobie w online, czyli nie muszę niczego instalować, jest sobie aplikacja online i teraz zobaczcie, ja jestem nauczycielem, czyli to widzi nauczyciel, tak, i zobaczcie, tutaj mam Maćka tutaj, czyli tego naszego ucznia, któremu mogę tworzyć różne rzeczy i mu przekazywać, mogę stworzyć całą bibliotekę zawartości, czyli tak, mamy bibliotekę zawartości, ze wszystkiego będą mogli korzystać ci uczniowie, którzy tutaj są, mogę dodać do tej biblioteki zawartości, zobaczcie, wchodzę sobie tutaj i jesteśmy w tym miejscu, mogę sobie dodać tutaj jakieś dodatkowe strony, na przykład informacje czy cokolwiek innego. Tak, to są jakby bazowa rama mojej lekcji. Tutaj sobie robię tą całą lekcję. Punkty na przykład do tematu lekcji, czy cokolwiek innego. Tutaj mam ucznia i mogę mu dodawać kolejne rzeczy. To już będzie. No właśnie, Maciej mi podpowiada, co mamy teraz zrobić. I teraz uwaga, jest jeszcze jedna rzecz, która jest standardowo wyłączona w OneNote, a to może być wszystkim się przydać, czyli możecie sobie stworzyć tutaj taki panel, którego w ogóle na uczniowie nie będą widzieli, tylko to będą wasze takie notatki na brudno. Czyli to, co teraz to widzicie, to widzą wszyscy. Wchodzicie sobie w notes zajęć i teraz zobaczcie, wchodzicie tutaj sobie, jest taka na końcu ikonka zarządzaj notesami. Jak klikniecie to otwiera wam się nowa strona i zobaczcie, tu jest taka funkcja, włącz grupę sekcji tylko dla nauczyciela. To są wasze notatki na brudno, z czego chcecie czerpać. Możecie też zablokować obszar współpracy, żeby on tak naprawdę nie był taki, że jedni kasują, drudzy piszą i tak dalej. Macie, zobaczcie, opcję, twórz linki gości dla notesów nadrzędnych i zarządzaniem, czyli możecie zaprosić na przykład na rodziców do tego, żeby współpracowali z wami, żeby razem z, nie wiem, no, uczniami rozwiązywali jakieś tam zadania. Oni też mogą za pomocą tego linku sobie tam wejść. Tego w
w prywatnym OneNote nie zrobicie. Czyli ja sobie teraz włączam grupę sekcji tylko dla nauczyciela i ona się pojawi u mnie i tylko ja ją będę widział, nie będzie widział jej żaden uczeń, którego użyłem i wklikam sobie otwórz notes, czyli wracam z powrotem do mojego notesu i zobaczcie, pojawiła się zajawka tylko dla nauczyciela. I oni tutaj nie mają dostępu, w sensie nie mogą tutaj w ogóle wejść. Co jest fajne, jak tworzycie notes, to zobaczcie, że od razu jest taka podpowiedź, co do czego służy. W notesie są od razu, w OneNote są podpowiedzi. Dobra, Maciej prosi, żeby go włączyć na chwilę. Dobra, Maciej się włączył, to wyłączamy. Jest Maciej. Słuchajcie, właśnie to, co Dawid pokazywał tam tylko dla nauczyciela, to jest właśnie ta sekcja, gdzie ja tam sobie wrzuciłem swoje materiały, swoje lekcje. To jest ta sekcja, gdzie Dawid, że tak powiem teraz z tego prywatnego konta, mógłby wrzucić te wszystkie swoje lekcje i udostępniać je po prostu uczniom, tylko, że tak powiem, lekcja po lekcji. Dzisiaj robimy lekcję pierwszą, jutro drugą, czyli uczeń ma udostępnioną lekcję pierwszą, lekcję drugą, trzecią, czwartą. Nie to, że dostaje po prostu od razu, nie wiem, tam 30, 60, 100 lekcji, tylko tak jak pracujecie z uczniem, tak jak jesteście w danym temacie, to w tym miejscu, że tak powiem, zaczynacie udostępniać mu lekcja po lekcji, tak? Możecie stworzyć sobie testy na przykład tutaj. Te testy, że tak powiem, są tylko widoczne dla was. I Dawid, jakbyś kliknął na którejś, wszedł do tej sekcji tylko dla nauczyciela i kliknął chociażby na tej pierwszej stronie prawym klawiszem. O, no, prawy klawisz poproszę. Nie. W nazwie strony. Wyżej, na nazwie, tam wprowadzenie na tym zielonym. Nie tu, w prawo. Do góry na zielonym, podświetlonym. O, w prawo. Tam, gdzie dodajesz strony, to kliknij na którejś stronie prawym klawiszem i powinno ci się pojawić kopiuj do notesu ucznia. Ja tutaj nie widzę, przepraszam, bo to już jest dla mnie, to jest naprawdę małe. O, kopiuj do notesu ucznia. Kopiuj lub przenieś jest. Masz? Dawid, bo cię nie słyszę. A, teraz mnie nie słyszał. Tak, słyszysz mnie? O, dobra. Chodzi po prostu o to, że tam w tamtej sekcji, gdzie są strony, prawy klawisz jest przenieś bądź kopiuj i możecie albo to udostępniać wszystkim uczniom, albo pojedynczym, tak? Tylko to jeszcze chciałem, że tak powiem, dodać. Tak, tralalala. I teraz klikamy sobie na tą tutaj z biblioteki zawartości, czy gdziekolwiek, mogę sobie kliknąć, zobaczcie, informacje, klikam prawym, klikam sobie przenieś lub kopiuj i teraz możemy sobie to wszystko, co stworzyliśmy, tą całą naszą zakładkę, możemy sobie przenieść gdziekolwiek indziej chcemy, przenieść albo przekopiować. Czyli zaznaczam sobie Macieja i robię kopiuj. I teraz opcja informacje została skopiowana w sekcji, witam. I ja już to mam w swoim zeszycie jakby, tak? Także nie muszę nawet patrzeć, co się dzieje we wspólnym obszarze. Mogę po prostu w swoim zeszycie zobaczyć. Tak samo udostępniacie testy. Przygotowujecie testy w sekcji dla nauczyciela, potem klikacie prawym klawiszem, kopiuj do i uczeń, że tak powiem, to rozwiązuje, tak? Czekajcie, źle skopiowałem. Ale wiecie, o co chodzi. Czekajcie, muszę tu zaznaczyć. O, dobra. I możemy sobie tu zaznaczyć, żeby on tutaj kopiował. Dobra. I tu przynosimy. O. Teraz będzie OK. I już jest w moim zeszycie, nie? Tak. Dobra, Dawid, bo pojawiają się, widzę, pytania, że tak powiem, dotyczące jak to założyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, myśmy nawet nie dotarli do części chmurowej. Tak naprawdę ten ClassNote, czy notebook klasowy jest po prostu częścią chmury Microsoftowej. Już widzę, że ktoś tutaj, Agnieszka, gdzieś tam wrzuciła właśnie newsy Microsoftowe. Dawid, jakbyś mógł udostępnić może ten... Czekaj, ja chcę jedną rzecz puścić. Słuchajcie, w ogóle coś jest dla mnie bardzo fajne. Zobaczcie to, nie wiem, czy będziecie to słyszeli, chyba powinniście słyszeć. Czytnik imersyjny, czyli tworzycie notatkę, a... Biblioteka zawartości to miejsce na materiały, takie jak dokumenty lub arkusze. Pełni ona funkcję szafki na słyszysz? Dokumenty z zajęć. Tak? No właśnie. Materiały w bibliotece zawartości może umieszczać tylko nauczyciel. Uczniowie mogą odczytywać... Zobaczcie, to ma wbudowane po prostu takie funkcje jak czytnik imersyjny, widok do czytania. Możemy sobie po prostu zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Możemy z tego też drukować. Słuchajcie. Co? Możemy też to tłumaczyć na języki obce. Włącz ten czytnik imersyjny. Jak już tak jedziesz, że tak powiem. Nie, no bo ja jestem zafascynowany tymi rzeczami. No. Po prawej stronie książeczka. No.
I gdzieś tam powinien być. Tłumacz. No, masz tłumacza? Mam, to mam. Będzie na angielski po prostu. Niech to będzie na angielski i dokument. Opcję dokument teraz zaznacz. A i cały tekst macie. Bardzo. I wrzuć teraz ten. Ale to jest nic, zobaczcie, bo pokażę wam coś jeszcze, że ten czytnik imersyjny, który jest tutaj wbudowany, on może włączyć nawet koncentrację na wierszach. Czyli... A content library is a place for materials, such as documents or worksheets. It acts as a cabinet for... Czyli spokojnie, jakby widzicie, że to jest tak potężne narzędzie w jednym takim niby cyfrowym notesie, że to się w ogóle w głowie nie mieści. Poloniści od razu podpowiem, można włączyć opcje, żeby rozróżniał na przykład części mowy, a na przykład w języku angielskim, w polskim jeszcze tego nie ma, Microsoft bardzo mocno nad tym pracuje, ale na przykład jak taki tekst sobie przetłumaczycie na angielski, to jest jeszcze słownik obrazkowy, że najeżdżając po prostu na dane słowo, tak, od razu uczeń widzi jakiś tam obrazek i może sobie odsłuchać. Dobra. Okej, no to wracamy, słuchajcie, bo to już godzinę gadamy do was, wbrew pozorom, więc tu muszę wyłączyć. Dobrze, słuchajcie. Dobra, to ja myślę, że w takim razie chyba poruszaliśmy, dużo tematów poruszyliśmy. Przepraszamy was za przerwę w transmisji. To jest cyfrowy zeszyt. Pamiętajcie, są dwie opcje. Od czego zaczęliśmy tak naprawdę? Nie, był tak. Pokazaliśmy wam, że hangoutem można zrobić 25-minutowe dla 25 osób takie po prostu zgrupowanie za pomocą linku, który roześlecie uczniom, to jest raz. I można sobie gadać online, tak dalej, tak dalej. Można tam udostępniać swój ekran, więc można to wszystko pokazywać. Pokazywaliśmy wam też, że jak już udostępniacie ekran i gadacie, i na przykład nie ma nikogo, bo zrobicie to w wersji offline'owej, tylko sami dla siebie, to za pomocą Windows G możecie nagrywać wszystko to, co dzieje się na ekranie i to, co mówicie do ekranu. I dzięki temu tworzycie plik wideo, który można potem wysłać na przykład takiego OneNote'a, wstawić tam na przykład ten plik wideo, więc to nie ma żadnego problemu. Potem przejdźmy sobie w OneNote'a w wersji prywatnej, którego macie samego zainstalowanego w standardzie do Windowsa 10. Gdzie możecie budować sobie tak naprawdę bazę swoich materiałów, tak? Tak, dokładnie, ale nie ma tej interakcji z uczniem, no bo to nie jest taki mechanizm. Potem zrobiliśmy sobie notes klasowy, czyli Classroom Note, gdzie jest więcej trochę możliwości, obszar współpracy, sami nasi uczniowie. Jaki jest minus oczywiście tego Classroom Note? No musicie mieć tą chmurę Microsoftu, ale cały czas podkreślam, ona jest bezpłatna dla szkół w takiej podstawowej licencji, która pozwala spokojnie z tego skorzystać, z grup pod tytułem Teamsy pozwala to skorzystać, więc naprawdę, jeżeli mielibyście coś zarekomendować, to ja osobiście od kilku lat pracuję na Microsoftie i uważam, że ma potężne narzędzie. To i Teamsy robią całą robotę tak naprawdę, bo OneNote plus Teamsy, czyli tworzymy sobie wirtualną klasę, gdzie możemy podsyłać różne materiały, to jest wszystko, czego potrzebujemy do tego, żeby się z nimi pracować. W zamkniętym środowisku, no ale faktycznie jest tak, że trzeba się do tego przygotować, to znaczy zarejestrować się w Microsoftie, zgłosić szkołę do tego i potem wpisać uczniów do tej platformy. Słuchajcie, taka jedna rzecz, bo tam widzę, tak cały czas patrzę w komentarzach, tak, że tam pytania, czy Classroom, czy Hangout, czy coś. Hangout w tej chwili jest dla 25 osób, ponieważ Google udostępniło wersję premium do normalnego użytku, więc 25 osób może być online, to jest jedna sprawa. Pytanko, gdzie założyć, że tak powiem, ten Microsoft? Dawid, wiem, że miał wrzucić linki, tak. Parę linków. Microsoft w tej chwili, że tak powiem, bardzo mocno obiecywał, że w ciągu 48 godzin bodajże od zgłoszenia, tak? Zakładają tą chmurę Microsoftową. Macie, ja się wtrącę, nie musicie być dyrektorami, żeby to założyć. W sensie możecie teraz kliknąć w link, wypełnić te wszystkie dane, które tam są dotyczące szkoły, nie potrzebujecie żadnych skomplikowanych rzeczy, żadnych numerów kart kredytowych itd., itd., absolutnie nie. Wypełniacie to wszystko, wysyłacie do sieci, to już jest procedowane, Microsoft to proceduje i on się z wami skontaktuje, ewentualnie poprosi o jakąś rzecz. A co jest ważne tutaj, a propos, będziecie potrzebowali wsparcia ewentualnie swojego szkolnego informatyka, bo weryfikuje się na podstawie strony internetowej szkolnej, gdzie trzeba dodać pewne rzeczy do strony internetowej. I to jest jedyna przeszkoda, tak? Że możecie sobie to konto założyć już teraz, nie ma problemu, ale żeby zweryfikować to wszystko, to trzeba pewne rzeczy dodać do strony internetowej, takie w tle, tego nie widać, nie że obrazek na stronie internetowej, tylko takie DNS-y to się nazywa, ale to informatycy wam pomogą w tym szkolni, a jak nie, to poszukajcie sobie innych ludzi. Także warunkiem jest posiadanie strony internetowej, na której możecie modyfikować te DNS-y. Microsoft, że tak powiem, wam też pomoże, tak? Tu generalnie chodzi o samą nazwę domeny po prostu, bo gdzieś musi się to jakoś nazywać, uczniowie muszą mieć konta pozakładane w jakimś, po prostu pod jakimś adresem internetowym. Powiedzmy, że to naprawdę technicy to załatwią, pomogą, tak? Można to,
edupage.com nie przejdzie. Nie, domena musi być edu.pl bodajże z tego człowieka. Nie, nie musi być edu. Musi mieć dostęp po prostu do domeny, dopisać DNS-y. W edupage'u, jeżeli macie wykupione, to nikt wam tego nie zrobi tam, to jest problem. Mhm. Oczywiście, że dyrektor musi o tym wiedzieć, bo bez zgody dyrektora tego nie zrobicie, tak? Na końcu, że tak powiem, zawsze przychodzą papiery do podpisu, które podpisać musi dyrektor. W moim przypadku było też tak, że w pewnym momencie Microsoft zadzwonił po prostu do sekretariatu szkolnego i zapytał się, czy to jest szkoła taka i taka, bo została zgłoszona do Microsoftu. No i sekretarka potwierdziła, tak to my. I to był koniec weryfikacji tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, czy jesteśmy prawdziwą placówką edukacyjną. Ale nie o tym, bo z Maciejem planujemy drugą część, w sensie spotkać się w niedzielę, prawda Macieju, i porozmawiać sobie o tym, jeśli chmura w szkole to jaka, bo Maciej ma doświadczenie zarówno z Googlem, Classroomem, zarówno z Microsoftem, ja tylko z Microsoftem, ale tu pogadamy sobie o tak ogólnie, czym są te chmury w ogóle dla szkół. Obie są bezpłatne, obie się trochę różnią narzędziami i tak naprawdę pogadamy sobie pewnie też o 20, może o 20, bo to będzie taki temat trochę dłuższy, tak widzicie, ten też trwa 20 godzinę ponad, a rozmawialiśmy tylko o tak naprawdę cyfrowym zeszycie. Mam nadzieję, że nie jesteście mocno zmęczeni, że wam się podobało. Macieju, bardzo ci dziękuję, że wpadłeś dzisiaj do nas. Jakby ktoś chciał więcej poczytać o TIC-ach, to bardzo miło będzie mi lokować produkt mojego przyjaciela, bo w opisie postu jest link do jego podręcznika, do TIC-ów, więc tam będzie 100, jeżeli dobrze pamiętam, 100 aplikacji, które Maciej opisał, do czego mogą być wykorzystane, jeżeli chodzi o pracę w zasadzie online'ową z uczniami, więc wyprzedził czasy, bo napisał tą książkę w zeszłym roku, tak? Końcówka roku to było? Maciej, dobrze kojarzę? Dokładnie, ja też zlokuję produkt, bo tak w tej książce, że tak powiem, pan Belfer napisał, jakie z aplikacji wykorzystuje w chemii, ale zresztą nie tylko. Słuchajcie, tak naprawdę książka jest fajna, bo są opisane aplikacje, ale z drugiej strony oprócz tego, że są, opisane te aplikacje, to zaprosiłem, a właściwie, że tak powiem, nie tyle, że może zaprosiłem, ale poprosiłem przyjaciół właśnie z grupy Super Belfrów, żeby wzięli, po prostu napisali, jak tak naprawdę wykorzystują te aplikacje. Bądźmy szczerzy, znajomość aplikacji jest ok, fajnie jest wiedzieć, znać i opisać, ale dla mnie osobiście największym, że tak powiem, Dawid, dekoncentrujesz mnie patrząc na tego podręcznika. Gdzieś widzicie, korzystam na bieżąco i odłożyłem i mi zniknął. Największym, że tak powiem, dla mnie dodatkiem do tej książki, dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, że tych 13 ludzi zgodziło się napisać, w jaki sposób użytkują po prostu te aplikacje. Dobra, kliknijcie w link, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Dobra, słuchajcie. Przepraszam was bardzo, bo nie mogę się ogarnąć tutaj, gdzieś to odłożyłem i nie wiem gdzie, gdzieś między wafelkami a czekoladą leży. Dobra, słuchajcie, bardzo wam dziękuję za kolejną drugą część. Miło mi było was znowu gościć u siebie w Norce i Macieja tym razem. Przepraszamy za przerwę w Łączu. No i tyle, trzymajcie się, do zobaczenia. Ej, a jutro co będziesz nadawał? Jutro o 21:00 mam plan pokazać wam, jak nagrywać obraz z ekranu, tak nie tylko Windows G, tylko takimi innymi aplikacjami. Jak nie macie Windowsa 10, jak sobie poradzić aplikacjami do zgrywania ekranu, czyli puszczacie prezentację jakąś, którą przygotowaliście na przykład w PowerPoincie czy gdziekolwiek indziej i macie jakąś kamerkę internetową, jak z tego złączyć całość w formie filmu i potem jak to wrzucić na YouTube'a, nawet nie publicznie, tylko tak, że będziecie mieli link do swojego materiału, czyli nagracie jedną lekcję, którą potem wyślecie przez dziennik elektroniczny innym uczniom ze swoich klas, żeby po prostu obejrzeli was jako narratorów swojej prezentacji. Czyli tak mniej więcej jak ja robię pana Belfra. Tylko tyle. To już jutro, mam nadzieję, jak przeżyję. Trzymajcie się, cześć. Powodzenia, bądźcie zdrowi, nie wychodźcie z domu. Cześć. No, dokładnie.